Wielcy pisarze PRL-u. To ich będę czytał, podczas gdy ich książki z kategorii literatura współczesna przechodzą na półkę z napisem Historia literatury polskiej. Ale jeszcze można z nimi się spierać. Można jeszcze chcieć coś w nich poprawić, czegoś zakazać. Jeszcze budzą emocje, chociaż pokrywane są kurzem zapomnienia, obojętności, czasami mylonej z przebaczeniem. Chcę swoimi emocjami i doświadczeniami dzielić się z wami na łamach portalu Teologia Polityczna. Na początek Stanisław Lem.